dziewczyną. Starszy stajesz się, dni płyną. Chwila i zobaczysz, jak los nas uraczy kalendarzem na kolejny. Postacią trochę tajemniczą, a z drugiej strony tragiczną.
tak naprawdę i to jest niezwykle silna kobieta. Chyba powinniśmy o tym powiedzieć, ponieważ historia tak naprawdę narodzin Karola jest dosyć tragiczną historią, a mianowicie Emilia Wojtyła była to ciąża zagrożona. Emilia Wojtyła tak naprawdę zdecydowała się urodzić to dziecko, natomiast lekarz powiedział, że no, właściwie są 100% szanse, że ona umrze przy porodzie. I albo musi dokonać aborcji, albo zaryzykować. I ona, no, myślę, że nie wahali się, z tego co wiem też z książki, ani przez moment. No, jest to, myślę, wielka decyzja. I myślę, że była to, mimo że Karol mało mówił tak naprawdę o niej, to była ważna postać. Ja myślę, że w ogóle matka jest ważną postacią, rodzice są ważnymi postaciami w naszym życiu, szczególnie te pierwsze lata naszego życia, kiedy tak naprawdę dziecko gdzieś tam chłonie te wszystkie wartości. No i myślę, że jednak pięknie przekazali te wszystkie wartości ci rodzice. Dziękuję bardzo.